Batumi, herbaciane pola Batumi, cykadami dźwięczą. Ania, Ania. Świadkiem był szczęścia chwil. Batumi, hej Batumi, herbaciane pola Batumi. Zatrzymaliśmy się tutaj w drodze do Kachetii, gdzie jest wypadek, a tak wygląda normalność, życie, mnóstwo samochodów, ludzi, mężczyzn, wszyscy działają. Jestem w toalecie męskim.
Słuchajcie, toalety na terenie Gruzji i Armenii są różne, prawda? Tu akurat są takie nietypowe. Są toalety dla małych ludzi, prawda? Wchodzę, zauważcie, że mogę wejść tutaj, no i głowa wystaje i jest to niesamowite. A pisuary tak blisko, że też takich nie widziałem, ale piękne, słuchajcie. To są relikty komunistyczne, ale słuchajcie, zachwycają nas, prawda? Że można być tak pomysłowym, można to było dźwignąć, ale taka wysokość jest kapitalna, bo słuchajcie, masz radość w toalecie. nie ma, słuchajcie, intymności takiej mocnej, ale jest jedność budowana nawet w toalecie. No i witam tutaj Piotr i Ada z Warszawy, są na miesiącu miodowym. Niesamowita historia, przyjechali sami, praktycznie mają tylko przewodnik i mają nad sobą Boga, któremu zaufali. Zwiedzacie już tutaj Gruzję ile dni? No będzie z 8. Z 8 dni, czy wszystko tak się układa jak... Wszystko idealnie. Jak w waszych marzeniach, tak? Dokładnie. I to jest miesiąc miodowy, to jest miesiąc miłości, przygody, poszukiwania i wzajemnej potrzeby, prawda? Jeden drugiego wspiera w tym podróżowaniu i zwiedzania najpiękniejszej ziemi. Gruzja to jest ziemia, którą Bóg miał dla siebie, prawda? Ze względu na to, że Gruzini gdzieś tam byli na boku, już nie miał co dać, to dał swoją ziemię najpiękniejszą. Oby ta ziemia kształtowała piękno waszych serc. Także pozdrawiamy. Wciąż jedziemy przez Kachetię, mijamy piękne wioski, największa ilość winnic, piękne okolice jeszcze, trochę dzikie, niecywilizowane, ludzie mają czas na drzewach pomarańcze, granaty, więc raz po raz stado baranów, to krów, to kóz. Natura, po prostu to jest piękne i dobry pasterz, oj macha! I jedziemy za to samochodem z winogronami gdzieś od pół godziny i wciąż się leje sok z winogron, świeży sok, ponieważ utrzepuje się to na tej drodze nierównej, no i ten sok się wylewa, aż żal patrzeć na to, ale nie jesteśmy w stanie tam podbiec, żeby cokolwiek tutaj jeszcze uratować. Thank you.
To dobrze razem bywać, pomodlić się i zaśpiewać. Hej, takiej wesołości każdy, nam zazdrości każdy, nam zazdrości. Nie ma takiego jak Jezus, nie ma takiego jak On. Patrzę, patrzę, nie ma, nie ma, szukam, szukam, ale nie ma, nie ma. Krążę, krążę, nie ma, nie ma, nie ma takiego jak On. Że Wachtangur Ghazali, który wtedy miał dwór królewski w Mycchecie, wybrał się na polowania w okoliczne lasy. No i polowali bażanta. Udało mu się go polować, ten bażant gdzieś spadł. No i zaczęły się poszukiwania zdobyczy oczywiście. W każdym razie są dwie wersje historii, że jedna mówi o tym, że bażant był, wpadł do ciepłego źródła i już był niemalże obrobiony, gotowy do jedzenia. Druga wersja mówi o tym, że bażant ożył. Po prostu to miało być też takie cudowne uzdrowienie tego bażanta. W każdym razie po tym wydarzeniu Wachtangur Ghazali miał spojrzeć na okolice, na te ciepłe źródła, na te piękne wzgórza i lasy i stwierdził, że to jest całkiem dobre miejsce, gdzie można by założyć miasto. I właśnie później założyli, zaczął tutaj budowę miasta na przełomie 5-6 wieku i od tych ciepłych źródeł, które biją w Tbilisi, jest nazwa tego miasta Tbilisi, od gruzińskiego słowa Tbili, co oznacza ciepły. Oto jesteśmy właśnie w Tbilisi. Sama nazwa Tbilisi bierze się od właśnie tych łaźni i od tej wody siarkowej, od tych gorących źródeł. Tutaj się przebierają, nie mogę więcej pokazać. A tutaj wejdziemy do środka i za chwilę można siedzieć. Słuchajcie, to jest niesamowity i prysznic, i jest woda. Szkoda, że film nie pokazuje smrodu, ale woda siarkowa. Gorąca woda, gdzieś ma koło 30 stopni albo i więcej. I tak to wygląda po prostu. Każdy się zamyka, intymność jest wielka, prawda? Mało tego, później przychodzi masażysta i masuje, słuchajcie, jeszcze dodatkowo. Także jest wielka radość, słuchajcie, przebywania w takiej łaźni. Zapraszamy do Tbilisi. Tutaj w ramach naszej kąpieli w wodach siarkowych można wziąć masaż, który polega na całkowitym obmywaniu ciała mydłem i masowaniu. Także wszystkie cząstki są masowane. No a pozostali tutaj siedzą w wodzie. Woda nieustannie dolatuje, prawda? O! No żeśmy zakończyli już nasz pobyt właśnie w Tbilisi. Powiem szczerze, woda miała 60-70 stopni, była bardzo gorąca. Bez przerwy pot wychodzi, półtorej godziny siedzenia w tej siarkowej wodzie. Mało tego, wszystko suszymy, ale zabrałem jeszcze trochę tej wody siarkowej. Smak ojojoj, straszny, ale zawsze mama mówiła, że to co jest niedobre jest zdrowe, dlatego piję to, żeby stracić brzuch, żeby to wszystko lepiej trawiło. Powiem szczerze, w centrum Tbilisi suszę sobie kąpielóweczki, ręczniczek, wszystko, klapeczki, po to, żeby za chwilę siąść do autokaru i jechać dalej na zwiedzanie. Słuchajcie, być pielgrzymem, wielka radość. Zapraszam do stolicy Gruzji.